Cześć, witam was bardzo serdecznie w drugim odcinku z kariery Real Madryt. Rozpoczynamy te przygotowania do następnego sezonu. Czekać będzie nas teraz mecz towarzyski. Drugi w tym okresie przygotowawczym, pierwszy 0-0 zakończył się. No i musimy pomyśleć o ściągnięciu rezerwowego napastnika dla Karima Benzemy. Propozycje były, oczywiście. Trzeba sobie przejrzeć. Na pewno będziemy próbować ściągnąć Vlahovicia. A więc dobra. Szukajmy więc tego Vlahovicia. Jest od razu Dusan Vlahović. Zobaczmy, czy on będzie chciał do nas przejść. Tutaj Juventus będzie chciał dużo pieniędzy. Zacznijmy tam od 100 milionów, powiedzmy. Myślę, że w ten sposób niech będzie. Był proponowany przez Radosława Matty Cash. Pytanie, czy Matty Cash, czy na przykład taki Dino Ivermont. Zobaczmy, jak wygląda Matty Cash. 24 lata ma Aston Villa. Co tam jeszcze? Alphonso Davies był proponowany też przez Radosława. Ja myślę też nad Theo Hernandezem na przykład. Ale już go Barcelona kupiła, szkoda. Dobra, zróbmy więc tutaj też porządki. Cancelo trzeba przerobić na prawą obronę. Będzie to nasz podstawowy prawoobrońca. Ferland Mendy ma ofertę z Milanu. Doszliśmy do tego, że spróbujemy sprzedać Ferlanda. Jako, że jest on już... No, ma 27 lat. Też w rzeczywistości jest tam mówione, że chciałbym więcej zarabiać, ale zdecydowanie za dużo i Real Madrid nie chce się na to zgodzić, więc... Musimy pomyśleć tutaj o sprzedaży go za 50 milionów, całkiem spoko oferta. I możemy też pomyśleć właśnie o Alphonsie Davisie, żeby zacząć tutaj rozmawiać. Myślę, że te 100 milionów maksymalnie, nie? Fran Garcia na przykład. Albo Juan Miranda. Fran jest trochę szybszy. Spróbujemy tego Frana Garcia ściągnąć. O nim była mowa w rzeczywistości i byłby spoko rezerwowym. Możemy na przykład spróbować ściągnąć Guardiola jako też rezerwowego obrońcę. Był proponowany też Pulisic. Z Pulisiciem możemy zrobić taką fajną rzecz, że spróbować wymienić Edena Hazarda. Żeby Eden wrócił do Chelsea. Co Chelsea na to w takim razie? Zaoferujmy te 20 milionów dodatkowo. Oni chcą dla niego Carvajala. Plus 15% od sprzedaży. No dużo sobie wymagają. Mogę zaoferować 20 milionów plus te procent od sprzedaży. Dobra. Nie jest to najgorsza oferta. Carvajal może sobie iść tam do... Do Chelsea. Jeśli mamy tam sprowadzać jeszcze tych piłkarzy, tam dużo propozycji napisał Radosław. W takim razie Carvajal, Vázquez, Odriozola muszą odejść. Ceballos, Valverde, Camavinga. Ceballos, Valverde, Camavinga, Kroos, Modric, Asensio też, niech odejdzie. Rodrigo musi zostać. I dobra, w takim razie byśmy zostali z dwoma tak naprawdę skrzydłowymi. Asensio, Rodrigo i Vinicius. Dobra.
co ja mówię, Asensio odejdzie, tak samo jak Hazard, miejmy nadzieję. Jest też ten Brahimi na wypożyczeniu. Jeśli miałby być przyjść ten Piotrek Zieliński na środek obrony, czy Radosław też pisał kogoś na środek obrony? Dobra, nie było. To ja się na to zdecyduję i lubię Nacho, ale czas trochę odmłodzić też kadrę, zrobić lekką wymianę pokoleń. No i Dani Ceballos też odejdzie, Dani Ceballos. Taka jest decyzja. No i tak naprawdę możemy ściągnąć wtedy tego Zielińskiego, ale Piotrek jest na SPO. Niby może być na SP. Zobaczymy, jeśli uda się jakąś fajną ofertę za niego wynegocjować, to możemy pomyśleć. Zobaczymy też, ile by ten cash kosztował. Spróbujemy tego Ivermonto w razie czego. Jeremy Pino już przeszedł niestety do... Spróbujemy tego gościa kupić. Mam wrażenie, że on... Nie, ta gra w obronie nie jest wybitna. U niego. Myślałem, że trochę lepszy będzie miał tę obronę. Przydałby się zmiennik dla Tchouaméniego. I zmiennik dla Tchouaméniego. Neves, Jorginho. Kusi mnie ten Musiala zdecydowanie bardziej niż Zieliński. No ale Zieliński też może być przecież w razie czego. Dobra, rozegrajmy tu sobie ten mecz towarzyski. Rezerwowi niech sobie zagrają. Niech się pokażą trochę. Dobrej strony. Żeby się zgłosili chętni po nich. Szybka symulacja z Interem. Ten mecz rezerwowym składem. Dostajemy ostry łomot. 3-0. No nie najlepiej zaczynamy te mecze towarzyskie. Ale pamiętajmy, to są tylko mecze towarzyskie. Nie ma się tu czym przejmować. Barcelona chce Asensio. No gdyby to był ktokolwiek inny niż Barcelona, chętnie bym przyjął tą ofertę. No ale do Barcelony nie ma szans, żebyśmy go sprzedali. Chociaż w rzeczywistości też pojawiły się jakieś plotki o Asensio w Barcelonie. Ktoś odchodzi od nas w tym momencie. Chodzi Ferlo Mendy. Smutny. Ale będzie mu dobrze w Milanie, tak podejrzewam. Teo się tam świetnie zadomowił i rozwinął jeszcze do tego. Więc Ferlandowi też będzie tam dobrze. Żegnamy go. Ale musimy tym samym ściągnąć jak najszybciej Alphonse Davisa. Blachowicz, bardzo dużo chcą za tego Blachowicza. No i witamy Pulisicia w naszym zespole. Nie Vlachovicia, a Pulisicia tym razem. Obejrzyjmy sobie, jak przywitany zostaje w klubie Christian Pulisic. Carletto już go wita. Mówi, zaraz przyjdę, tylko idę jeszcze dogadać kolejne transfery. Tutaj pędzi na rowerku Pulisic, już zmęczony. Tutaj asystent sprawdza coś na liczniku, którego nie ma. Ale Pulisic podpisany, numer 23, dostał po Ferlandzie Mendym. Dani Carvajal idzie do Chelsea. Jak oceniają ten transfer na B, a więc bardzo dobrze, świetna cena. Cieszę się, że
są zadowoleni z tego transferu. Piotr Zieliński, 34 miliony, całkiem sensowna oferta. Jakieś pieniądze. Fran Garcia za 15. Oko. W razie czego wypożyczymy sobie tego Livermonta, ale kusi mnie on też bardzo. No, zdecydowanie za duże są te pieniądze, tak mi się wydaje. Spróbujemy trochę ugrać mniej. Nie podoba mi się w ogóle ta oferta. A co powiecie na wybitnego Edena Hazarda do tego? Ale spróbujemy 90 dać. Nie chcę Edena. Marco Asensio. Marco Asensio to wybitny piłkarz. Napięcie jest ogromne. Muszę się nad tym zastanowić. Chyba ciężko będzie tego Wlachowicza kupić. Tak mi się wydaje. No dobra, Cancelo zagra sobie tu. Odriozola wskoczy na prawą bronę. I wypadałoby wygrać w końcu jakiś mecz. Wygrywamy po męczarniach, ale wygrywamy 2-1. No uparli się, ale chcą gigantyczne pieniądze. Za duże trochę jak dla mnie. 115,5. No. Można było tak od razu. A więc jednak powitamy Wlachowicza w naszym zespole. Chyba, że się na kontrakt nie zgodzi. No i witamy lewego obrońcę Garcia w zespole. Ale to pominiemy, akurat to jest mało istotny piłkarz. Wspominiemy to sobie. Nie są zadowoleni z negocjacji. To też ciekawe. 70 milionów. Całkiem fajna oferta, jak na 60 tam milionów. Davis niech do nas przychodzi jak najszybciej. A wiemy na przykład, jak wygląda już Matty Cash. 24. Trochę kosztuje też sporo Matty Cash. Nie sądziłem, że aż tyle będzie kosztował. No i witamy też prawego obrońcę. No ale oczywiście, jeśli przyjdzie Matty Cash, to on zostanie wypożyczony. Piotrek Zieliński również przychodzi do naszego zespołu. Zobaczmy, jak zostanie przywitany Piotrek Zieliński. Chyba średnio odwzorowana jego twarz, tak mi się wydaje. Przywitany, numer 24 otrzymał. Jak jest oceniony ten transfer na C? A więc dobra cena. Chociaż kupiliśmy go poniżej jego wartości, a jest transfer oceniony na C. Strasznie dziwne są te oceny tych transferów. Ale powinienem go za darmo kupić, wtedy by było super. Wtedy by było pięknie. Teraz Piotruś, jeśli chcesz grać, musisz jak najszybciej na SP przerobić.
No i to jest to, czego się obawiałem, że on nie będzie chciał się na SP przerobić. No i jest tu lekki problem. To jest turbo głupie, on ma tu w nominalnych pozycjach SP, OSP, a zmiana na SP 120 tygodni. Turbo, to jest dziwne. Nie rozumiem tego. Dobra, ale możemy zrobić jedno w tym momencie. Ustalić sobie drugi skład. Oczywiście nie Hazard, a Pulisic. Jeszcze napastnika nie mamy. Prawego skrzydłowego na razie też nie mamy. Myślę tylko nad jedną rzeczą, że Fede Valverde będzie już podstawowym piłkarzem. Pulisic na ławeczkę, szybko wskoczy sobie. Zieliński też. Peter. Dobra, na razie tak to wygląda. Czekamy, aż przyjdzie do nas jeszcze Dusan Vlahović. Dobra, Vlahović przywitany. A więc mamy rezerwowego napastnika za Benzemy. Zobaczmy, jak Carletto go wita. Jaki numer otrzymał Dusan Vlahović? 25. No dobra, zobaczmy, jak oceniany jest ten transfer. Na B. Świetna cena. Dobrze. Niech tak będzie. Jeszcze Alphonse Davisa, tylko załatwimy sobie kolejny transfer. No i to będziemy powoli kończyć ten odcinek. Zobaczymy tylko prezentację jeszcze Alphonse Davisa. Myślę, że będziemy się żegnać. Jeśli wam się oczywiście odcinek podobał, zostawcie lajka, suba, przede wszystkim suba, no i lajka też zostawcie, bo wtedy filmy są lepiej pozycjonowane i dotrą do większej ilości osób, na czym mi zależy. No i dziękuję wam bardzo, jeśli wam się podoba, zapraszam na kolejny odcinek już prawdopodobnie za 3 dni. Do zobaczenia. Cześć.